Nawigacja Miomi View Drive 55LM to kolejna ciekawa propozycja nawigacji, a właściwie nawigacji rejestratora, ponieważ jest to nawigacja połączona z rejestratorem, czyli hybryda. Zaczynamy od tego, co znajdziemy w pudełku. W pudełku znajdziemy samą nawigację, ale o niej za chwilę. Znajdziemy również uchwyt wraz z podstawką na szybę. Uchwyt wygląda solidnie, a sama przystawka trzyma się szyby naprawdę dobrze. W pudełku znajdziemy również ładowarkę samochodową, która może pracować zarówno na 12, jak i 24 V. Dzięki temu podłączycie ją w każdym samochodzie. Ładowarka wygląda zwyczajnie, ale spełnia swoje zadanie i ładuje urządzenie. Długość przewodu jest również spora. W ładowarce zastosowano również antenę do systemu TMC, o którym powiemy sobie nieco później. W pudełku znajduje się jeszcze płyta CD, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna oraz karta rabatowa. Ku mojemu dużemu zaskoczeniu w pudełku znalazła się również karta microSD wraz z adapterem o pojemności 16 GB klasy 10 UHS 1. Karta ta gwarantuje szybkość odczytu do 104 MB na sekundę. To naprawdę duże zaskoczenie, ponieważ nie musimy dodatkowo dokupywać karty. Jeśli chodzi o markę karty pamięci, ciężko jest zgadnąć, jaka firma stoi za tą kartą, ponieważ widnieje na niej napis SP, ale najprawdopodobniej jest to wyrób Mio. Przejdźmy zatem do nawigacji. Nawigacja Mio Drive 55LM wygląda bardzo dobrze. Wszystkie krawędzie ładnie do siebie dolegają i nie trzeszczą. Przód urządzenia został podzielony na dwie sekcje. Górna wykonana jest z czarnego matowego plastiku, natomiast dolna posiada bardzo fajnie wyglądającą teksturę. Z przodu urządzenia umieszczono sporych rozmiarów pomarańczowy włącznik, a obok niego znajduje się gniazdo, w które należy włożyć uchwyt samochodowy. Zakładanie uchwytu jest dziecinnie proste, wystarczy wsunąć go w otwór i docisnąć. W przedniej dolnej prawej krawędzi umieszczono również przycisk reset, natomiast na lewej dość dużych rozmiarów głośnik, z którego wydobywa się czysty jakościowo dźwięk. Od spodu znalazły się również dwa mikrofony, a z przodu urządzenia umieszczono obiektyw, który posiada przesłonę f1.8. Skoro jesteśmy przy obiektywie, warto co nieco o nim opowiedzieć. Miomi View Drive nagrywa obraz w maksymalnej jakości Extreme HD przy 30 klatkach na sekundę. Za jakość obrazu odpowiada kodek H264. W tym miejscu warto również dodać, że kąt samego obiektywu wynosi 140 stopni. Co ciekawe, do nawigacji możemy opcjonalnie dokupić drugą kamerę na tył pojazdu, która posiada kąt widzenia 130 stopni oraz przesłonę f2.0 i może nagrywać w maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 przy 30 klatkach na sekundę. Z tyłu urządzenia wkomponowano duży 5-calowy ekran o rozdzielczości 800x480 pikseli, posiadający dość dobre kąty widzenia. No to teraz może nieco suchych danych technicznych. Miomi View Drive 55LM pracuje na procesorze M-Star o taktowaniu 800 MHz. Jak ten procesor wypada w testach? Dobrze, nawigacja płynnie i szybko reaguje na dotyk. Pojemność baterii to 1100 mAh, co w przeliczeniu na czas użytkowania daje wynik około godziny bez podłączonego zasilacza. Wymiary nawigacji są następujące. Długość to 139 mm, szerokość 87, natomiast wysokość to około 21 mm, a waga to 207 g. Na lewej krawędzi Miomi View Drive 55LM umieszczono slot na karty pamięci oraz dwa razy gniazdo mini USB typu B. Zapewne zapytacie, po co nam aż dwa gniazda mini USB. Dzięki dwóm gniazdom możemy podłączyć drugą kamerę na tył pojazdu poprzez specjalny długi przewód z dwiema końcówkami mini USB typu B. Technologie, jakie zostały zaimplementowane do urządzenia, to TMC, czyli system informujący nas o utrudnieniach na drodze i korkach z funkcją ich omijania, Bluetooth, a także LDWS, czyli zaawansowany system ostrzeżeń o opuszczeniu pasa ruchu, oraz antykolizyjny, czyli LDWS. W nawigacji zastosowano również IQ Roads, czyli inteligentny i efektywny sposób wyznaczania tras. Zamiast korzystać ze standardowych ograniczeń prędkości, opiera się na rzeczywistych średnich pomiarach wykonanych na drogach. Urządzenia z technologią IQ Roads planują trasę, analizując wszystkie możliwe trasy i wybierając te z nich, których przejechanie zajmuje według ostatnich danych najmniej czasu. Dzięki temu wyznaczona zostaje szybsza trasa, która pozwala zaoszczędzić czas
pieniądze i paliwo. Lirmi Pro monitoruje styl jazdy kierowcy, zapoznaje się z nim i proponuje trasy dostosowane do jego preferencji. Asystent pasa ruchu pomaga przygotować się do zjazdu z autostrady lub skrzyżowania, pokazując pas jezdni, który należy zająć. W czasie zbliżania się do zjazdu lub skrzyżowania odpowiedni pas jezdni wyświetlany jest na ekranie i na panelu instrukcji. Widok skrzyżowań 3D pozwoli nam podejrzeć to, gdzie aktualnie się znajdujemy. Asystent parkowania pokazuje miejsca parkingowe w danym rejonie nieco wcześniej, dzięki temu dużo łatwiej jest znaleźć miejsce parkingowe. Mi View Drive 55LM posiada darmowe i dożywotnie aktualizacje map dostępne 4 razy do roku. Co ważne, aktualizacją podlega również baza fotoradarów. Dostawcą map jest Teleatlas. Moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do omówienia wszystkich wewnętrznych funkcji nawigacji, przyjrzymy się też głównemu menu. Oczywiście w lewym górnym rogu mamy aktualną godzinę, dzień oraz datę. W prawym mamy ikonkę od nagrywania wideorejestratora, informacja o tym, o aktualnym stanie baterii i informacja o aktualnym poziomie sygnału GPS. Przechodząc do menu głównego, właściwie do menu początkowego, mamy opcję znaleźć mapa, moje miejsce ustawienia, kamera. Po kliknięciu tutaj strzałkę w dół pojawiają się również dodatkowe opcje, które później sobie omówimy. Czyli zaczynamy klasycznie od opcji znaleźć. Po kliknięciu w tę opcję możemy wybierać według słów kluczowych po adresie, po mieście lub obszarze, po współrzędnych, po kodzie pocztowym, skrzyżowaniu. W tym miejscu możemy przejrzeć interesujące nas punkty POI oraz ostatnie lokalizacje. Wybierzmy sobie zatem wybieranie po adresie, wpiszmy sobie jakąś miejscowość, niech będzie to powiedzmy, no nie wiem, Wrocław, Widzicie, już wskoczyło Wrocław, natomiast jeśli nie pojawia Wam się tutaj Wasza miejscowość, wystarczy sobie tutaj kliknąć w opcję Lista, i tutaj wybrać na przykład Wrocław, jeśli to miasto się nie pojawi. Teraz wprowadzimy sobie nazwę ulicy i tutaj kolejna ważna informacja, że nawigacja podpowiada nam możliwe nazwy ulic tylko do tych literek, które pasują. Czyli jak na przykład wpiszemy, załóżmy, że chcemy Inżynierską, wpiszemy inny i zobaczcie, wystarczyło wpisać dwie literki i tutaj nawigacja podpowiada wszystkie możliwe nazwy ulic po słowie inny, czyli dwie literki. I my chcemy Inżynierską. Zobaczcie, jak to fajnie jest widoczne. Podświetla się to również na zielono. Także wybieramy sobie Inżynierska i tutaj zwróćcie uwagę, że w opcji wprowadź numer nawigacja podpowiada nam zakres numeracji od do. W tym przypadku jest to od 1 do 84. Wybierzmy sobie 56. Klikamy sobie tutaj OK. Tutaj możemy również wybrać centrum ulicy i tutaj wtedy pojawia nam się taka statystyka, gdzie jest podany kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj oraz ulica. Po odczekaniu dosłownie chwili pojawia się tutaj również odległość do celu oraz czas, jaki zajmie nam na przejechanie właśnie tej odległości. Również możemy tutaj podejrzeć na mapie. Zobaczcie, i w tym miejscu jesteśmy w miejscu docelowym. Cofnijmy się zatem, opcję tą możemy oczywiście zapisać i kliknąć na nawiguj. Po kliknięciu w opcję nawiguj pojawia się bardzo kolejna moim zdaniem ciekawa opcja, czyli możliwość wybierania trasy najszybszej, ekonomicznej, najłatwiejszej, najkrótszej już podczas nawigowania. Wystarczy tutaj kliknąć, zmienić na przykład na ekonomiczną, pojawia się tutaj taka strzałka, że zostało to wybrane i klikamy sobie nawiguj. Znacznie to ułatwia sprawę, ponieważ no nie musimy tego wybierać w menu wewnętrznym, tylko pojawia nam się to oczywiście na mapie. Tutaj możemy również zarejestrować dziennik podróży, ponieważ ja tą opcję mam włączoną, ale damy, żeby nie rejestrować i zobaczcie, trwa w tym momencie wyznaczanie trasy. Informacja o tym, że na wyznaczonej trasie znajdują się drogi gruntowe, zaakceptujemy sobie to tutaj, czekamy chwilę, zobaczcie. I w tym momencie została już wyznaczona trasa. Tutaj mamy również nasz komputerek pokładowy. Po kliknięciu tutaj w ten prawy górny róg pojawia nam się odległość do celu, czas, jaki nam zajmie na przejechanie, kilometry na godzinę, godzina, o której dojedziemy i godzina, która aktualnie w tym momencie teraz jest. Jeśli nie wiemy, jak wyjść z mapy, schowajmy sobie tu ten komputer, no bo nie ma tutaj klasycznego przycisku, wystarczy kliknąć tutaj na mapę i wybrać prawą górną ikonkę, gdzie wrócimy do początkowego takiego wewnętrznego menu.
Kolejna opcja w opcji znajdź to możemy sobie wybierać po mieście lub obszarze i po współrzędnych. Dlaczego po współrzędnych jest fajne? Dlatego, że tutaj wybieramy po szerokości i długości geograficznej. Jeżeli dostajemy adres po szerokości i po długości, wpiszemy go w nawigację i nawigacja idealnie nas doprowadzi do wybranego celu. To też takie ważne. No po kodzie, pocztowym skrzyżowaniu, tego nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Następnie możemy sobie wybrać interesujące nas punkty POI. Jeśli w to klikniemy, możemy oczywiście sobie wybrać w pobliżu punkty POI, w mieście lub w danym obszarze, wzdłuż trasy, którą jedziemy lub blisko celu, do którego dojedziemy. I teraz jako przykład pokażę Wam w mieście lub obszarze. Wybierzmy sobie na przykład miasto Wrocław, niech to będzie. Już pierwszy się pojawił, klikamy OK. Wybieramy sobie teraz, jaki chcemy znaleźć typ punktów POI. Mamy możliwości gastronomia, benzyna, parking, według typu hotele, motele, gotówka i SOS. Wybierzmy sobie na przykład stacje benzynowe. I teraz widzicie, że trwa wyszukiwanie właśnie w mieście Wrocław wszystkich stacji benzynowych. Mamy tutaj PKN Orlen, BP, Tesco Stacja Paliw, są tu również podane ulice. Ta opcja przyda się osobom, które bardzo często podróżują, no ale nie tylko zwykłym użytkownikom nawigacji, też się przyda, jeżeli są w miejscu nieznanym, są w tym miejscu pierwszy raz, no to oczywiście chcą sobie wyszukać jakąś stację benzynową, bo mają mało paliwa, no to właśnie można to zrobić w ten sposób. Wszystko inne, czyli na przykład no, w pobliżu, wzdłuż trasy, blisko celu, to jest to samo, tylko że no, po prostu wzdłuż trasy, blisko celu lub w pobliżu. Wracamy sobie do tyłu. W opcji ostatnie lokalizacje możemy przejrzeć aktualną listę wpisywań, które były. I tutaj mamy na przykład Romualda Traugutta, Inżynierska Wrocław. To jest wszystko to, co było wpisywane. Jeżeli chcemy, to sobie możemy podejrzeć, ale możemy w tym miejscu też sobie to wybrać w tym momencie i od razu mamy opcję nawigowania, tak jak widzicie. W opcji znajdź to właściwie jest wszystko. Teraz kolejna opcja, czyli mapa. No tutaj jeśli w to klikniemy, to po prostu mamy podgląd na mapę, na to, co się aktualnie dzieje. Wychodzimy zatem z tego, klikamy tutaj. W opcji moje miejsca, to jest też bardzo ciekawa opcja tej nawigacji. Mamy trzy pozycje, NaviPix, moja pozycja oraz znajdź mój samochód. No NaviPix to nic innego jak wyszukiwarka zdjęć z karty SD. W tej chwili oczywiście zdjęć nie mamy, tak więc jest brak zdjęć. W opcji moja pozycja możemy dodać naszą bieżącą pozycję. Ja mam to nieustawione i pokażę Wam, jak to się robi. Klikamy, żeby ustawić naszą bieżącą pozycję i możemy to wpisać tak jak poprzednio po mieście lub po adresie lub po obszarze. Wybierzmy sobie po mieście, wpiszemy sobie tutaj Wrocław, niech będzie OK. Wybierzmy sobie ulicę, niech będzie to Inżynierska i na przykład 56, klikamy OK, zapisujemy i w tym momencie mamy ustawioną naszą pozycję, czyli taki szybki skrót do naszego domu, ale nie musi to być dom, może to być praca, jakieś miejsce, do którego jedziemy, do którego często się wybieramy i po prostu, jeżeli to dodamy, to później wchodząc w moje miejsca, moja pozycja, od razu mamy możliwość przejścia do nawigowania bez manualnego wpisywania po adresie. To też taka ciekawa opcja. Opcja znajdź mój samochód, jak nazwa wskazuje, pozwala nam znaleźć nasz samochód. Klikamy tutaj w tą opcję, ustawiamy bieżącą pozycję naszego samochodu. Na przykład jesteśmy w mieście Katowice, pozostawiliśmy samochód w jakimś parkingu, dodajemy aktualną pozycję tego samochodu, dajemy tutaj zapisz samoczynnie w ten sposób. I w momencie, kiedy zbyt mocno oddalimy się od tego samochodu, nie wiemy gdzie on jest, klikamy z powrotem na znajdź mój samochód i tutaj dajemy sobie nawiguj i w tym momencie nawigacja wytyczy pieszą trasę i doprowadzi nas do naszego samochodu. Do ustawień przejdziemy sobie nieco później. W opcji kamera po prostu pojawia nam się wideorejestrator i teraz ważna funkcja jest taka, że dwa tryby mogą ze sobą współdziałać, to znaczy nawigacja może być włączona i może być włączone jednocześnie nagrywanie. Mamy powiedzmy pokazaną tutaj mapę, natomiast w tle tak jakby trwa nagrywanie i mamy jednocześnie rejestrowaną i trasę i mamy możliwość nawigowania. Przejdziemy sobie do ustawień wewnętrznych tego wideorejestratora. Oczywiście ja nie mam tutaj karty SD w tym momencie. Pierwsza ikonka pozwala przejść do nagrywania, druga oczywiście do możliwości zrobienia zdjęć. Kolejna to jest tak jakby player. Tutaj możemy odtworzyć wideo, zdarzenie bądź zdjęcie. I w opcji ustawienia tutaj mamy trzy pozycje. Nagrywanie wideo, wspomaganie prowadzenia oraz system. Nagrywanie wideo. Tutaj możemy wybrać długość filmu, nagrywanie dźwięku. Długość filmu może być ustawiona na 1 minutę do 5 minut. Później nagrywanie dźwięku może być włączone bądź wyłączone.
WDR, czyli poprawa dynamiki obrazu, może być włączona bądź wyłączona. EV, co to jest EV? To jest ekspozycja. Możemy ustawić bodajże do plus 1 i minus 1 lub zostawić na 0. Częstotliwość odświeżania 50-60 Hz. Kolejna opcja, czyli czułość akcelerometru, bo ta nawigacja ma wbudowany akcelerometr i możemy tu ustawić maksymalnie chyba na plus, nie więcej, na plus 6, więcej się nie da. Na plus 6 możemy maksymalnie ustawić czułość ma akcelerometru, natomiast ja polecam ustawiać zostawione tak mniej więcej, ustawione na plus 4 niech będzie. Kolejna opcja, czyli znaczniki. Tutaj pojawią nam się współrzędne, akcelerometr, bądź możemy to wyłączyć. Co to jest? No jeżeli wybierzemy współrzędne, na materiale wideo będą pojawiały się współrzędne. Jeśli akcelerometr, no to akcelerometr. Jeśli to wyłączymy, to nic nie będzie się pojawiało. Możemy tutaj również włączyć bądź wyłączyć, żeby na materiale wideo pokazywała się bądź nie pokazywała się nasza prędkość. No i rozdzielczość wideo możemy wybrać 1080p 30 klatek na sekundę i 1296p 30 klatek na sekundę. Polecam oczywiście zostawiać na maksymalnej rozdzielczości. Później wspomaganie prowadzenia. Mamy tutaj możliwość skalibrowania samego wideorejestratora. Ta funkcja kalibracji jest po to, aby wspomagać system LDWS i FCWS. A dlaczego ważna jest kalibracja? No dlatego, że jeżeli źle skalibrujemy rejestrator, to systemy LDWS i FCWS nie będą działały prawidłowo. LDWS możemy oczywiście wyłączyć, zostawić, aby komunikaty pojawiały się w postaci głosowej i tak też zrobimy. I FCWS możemy również zrobić to samo, włączymy sobie też na głos. Tutaj z tych opcji dwóch to tyle i opcje systemowe pozwolą nam sformatować całą kartę pamięci, przywrócić ustawienia fabryczne, sprawdzić aktualną wersję oprogramowania i samej aplikacji i zaktualizować oprogramowanie. W tym momencie tego nie będziemy robić, przechodzimy sobie zatem dalej. I tutaj mamy tak, telefon, zobacz na mapie, róg drogowy, plan trasy, symulacja trasy, przechwyć tryb. Omówimy sobie telefon oraz ruch drogowy, dlatego że pozostałe opcje to są szybkie skróty do opcji, które znajdziemy w menu. Telefon pozwoli nam połączyć się po Bluetooth z telefonem. Musimy sparować prawidłowo urządzenie nawigacyjne z telefonem. Musimy tutaj wpisać hasło. W tym momencie wpiszę hasło, jest to 1, 2, 3, 4 standardowo. Klikamy tutaj na tak i czekamy chwilę, aż nasz telefon sparuje się z tym właśnie oto urządzeniem, czyli z nawigacją. Po kliknięciu w opcję telefon mamy informację, czy chcesz uzyskać dostęp do książki telefonów Bluetooth. Klikamy sobie, że tak i w tym momencie jest odbieranie kontaktów z telefonu komórkowego. Musimy sobie oczywiście chwilę poczekać oraz również zaakceptować w telefonie możliwość odbierania kontaktów z telefonu komórkowego, po czym kiedy prawidłowo kontakty zostaną odebrane, nawigacja może służyć jako praktycznie nasz telefon, czyli nie musimy korzystać z telefonu podczas jazdy, w ogóle nie powinniśmy korzystać z tego telefonu podczas jazdy i zobaczcie, w tym momencie mamy dostępne ulubione kontakty, ostatnie połączenia oraz wybierz numer. Oczywiście po kliknięciu w opcję kontakty mamy wszystkie nasze kontakty, mamy możliwość nawet zadzwonienia do osoby. Mamy również ulubione, w tym momencie oczywiście ja nie mam ulubionych, mamy ostatnie wykonane połączenia, które no w tym momencie nie są widoczne, no bo ich nie ma i możemy zdalnie wybrać numer. I teraz wybiorę swój numer, zobaczcie. I sam do siebie zadzwonię. Dajemy sobie połącz. No i w tym momencie ja sam do siebie zadzwoniłem, tak. Także nie ma możliwości, żebym się ze sobą sam połączył. Oczywiście włącza się poczta, ale widać w tym momencie, że to działa. Jest to bardzo ciekawa funkcja tej nawigacji, no ponieważ mamy telefon jak gdyby nasz przy samej szybie. Kolejna opcja, czyli ruch drogowy, to jest TMC i ta funkcja, muszę wam powiedzieć tutaj, ona działa. Sprawdziłem to. Działa wyśmienicie, pokazuje właśnie informacje o ruchu drogowym. Jeśli chodzi o ruch drogowy, czyli TMC, ta funkcja działa, przetestowałem ją. Zajęło mi to co prawda moment, bo cały czas miałem problemy z uruchomieniem, ponieważ informacje o ruchu drogowym nie są dostępne. Proszę upewnić się, że usługa działa na danym obszarze. Natomiast powiem tak, u mnie w mojej miejscowości nie chce to zadziałać, ale jest związane to prawdopodobnie z tym, że albo nie łapie sygnału z RMF właśnie w nawigacji, albo ta miejscowość jest po prostu za mała, jest tutaj za mały ruch. Natomiast w miejscowości powiatowej, do której się udałem, ten system się uruchomił i działał prawidłowo.
Także nie można powiedzieć, że on nie działa. Pozostałe opcje to są szybkie skróty do opcji, które znajdziemy w menu głównym. Tak więc od razu przejdziemy sobie teraz do ustawień wewnętrznych. Tam są również te opcje. W pierwszej pozycji, czyli zakładka audio, mamy możliwość wyboru głośności samego urządzenia. Powiedzmy sobie, że damy to w tym momencie na maksa. Głośność została zmieniona. Głośność została zmieniona. No i widać, że głośność samego urządzenia jest naprawdę duża. Tutaj możemy również włączyć bądź wyłączyć dźwięk przy dotykaniu. Przechodzimy do kolejnej opcji, czyli ekran. Tutaj mamy możliwość zmiany trybu ekranu na automatycznie, dzień, noc. Polecam zostawiać na automatycznie, wtedy nawigacja korzysta z GPS-u i sama przechodzi w tryb dzienny w porze dziennej, natomiast w porze nocnej przechodzi w tryb nocny. Możemy tu również zmienić poziom jasności dziennego, jak i poziom jasności trybu nocnego. Kolejna opcja, czyli bezpieczeństwo, pozwala nam włączyć alarm zmęczenia kierowcy, wyświetlanie ograniczeń prędkości. W tej opcji możemy również ustawić alerty ograniczeń prędkości. Na przykład na automatycznie możemy tą opcję wyłączyć, bądź ustawić ograniczenie prędkości plus 5 na godzinę albo plus 10 na godzinę. Możemy również ręcznie ustawić alerty prędkości. W tej opcji możemy również włączyć komunikat, aby nie ostrzegać urządzenia MIO podczas jazdy. I tutaj mamy dostępne kamery bezpieczeństwa, czyli fotoradary, przenośna, średnia sygnalizacji świetlnej, niebezpieczne miejsce. Te wszystkie opcje możemy dowolnie zmodyfikować, czyli możemy wybrać tak: brak alertów, alert wizualny bądź alert wizualny i dźwiękowy. Oczywiście wybierzemy alert wizualny i dźwiękowy na wszystkich rodzajach fotoradarów, żeby być dobrze ostrzeganym. W opcjach trasy mamy możliwość wyboru tym, czym się poruszamy. W tej opcji tryb mamy do wyboru samochód, przyczepa kempingowa oraz samochód ciężarowy. W opcji typy trasy wybierzemy sobie mapę, czyli to jest to, co pojawia się na głównym ekranie, czyli te ikonki takie najszybsza, ekonomiczna, najłatwiejsza, najkrótsza, bądź zaznaczymy sobie opcję wybierz na mapie, wtedy bezpośrednio podczas wybierania nawigowania pojawiają się właśnie te ikonki. W opcji typy dróg możemy wybrać drogi gruntowe, płatne, promów, strefa specjalna, autostrady i te opcje możemy zaznaczyć, żeby próbować unikać, zawsze unikać bądź nie unikać. Także to jest stąd to tyle. W zaawansowanym planowaniu użyjemy historycznych danych prędkości, zapisanych schematów kierowcy. W opcji zapis i prędkość jazdy mamy do wyboru autostrada, droga szybkiego ruchu, droga główna, droga drugorzędna. Po wybraniu na przykład autostrada mamy nasze podsumowanie, czyli aktualny czas, ile kilometrów zrobiliśmy w dni robocze, ile na przykład poza miastem i dotyczy to wszystkich tych opcji. W ustawieniach unikania dodamy drogę, która ma być uznawana za nawigację lub przez nas za droga do unikania. Własne alarmy POI, dodamy własne alarmy POI. Ja mam w tym momencie je nie zainstalowane, ale możemy sobie je doinstalować. Kolejna opcja, czyli możemy to włączyć wskazówki punktów orientacyjnych, sprawozdanie z kilometrażu, opcję przechwyć podróż i z opcji trasy to tyle. Przechodzimy zatem dalej do wyświetlania mapy. W tym momencie możemy włączyć automatyczne powiększanie mapy podczas wskazywania trasy, pokazywać zakazy wjazdu. Tutaj możemy również wybrać mapę, czy ma być ona w 2D, czy w 3D oraz wybrać nasz ulubiony schemat mapy, na przykład Dubaj, Genę, Malmo, w zależności kto jaki sobie tam dostosuje. Kolejna opcja, czyli moje mapy, pozwala nam sprawdzić aktualną wersję map. Zobaczcie, w tym momencie po załadowaniu mamy wszystkie mapy oraz ich wersje. Ustawienia map, w tej opcji jest dostępna tylko Europa oraz sprawdzimy wygasające mapy. W opcji język oczywiście zmienimy język samego urządzenia, mamy do wyboru również głos. Języków jest naprawdę dużo do wyboru, natomiast oczywiście nas interesuje tylko i wyłącznie polski. W opcji głos mamy do wyboru na początku dwa głosy, Agaty oraz polski głos kobiety, brak nazw dróg. Oczywiście głosy można doinstalować, ale w przypadku tej nawigacji, nie wiem jak jest w poprzednich, doinstalowałem sobie głosy, a właściwie głos jeden, który był do wyboru na płycie CD. I był to polski głos mężczyzny, który ma również opcję brak nazwy dróg. Także głos do doinstalowania był jeden w tym przypadku. Myślałem, że będzie troszkę więcej, no ale był jeden. Przechodzimy sobie zatem dalej. W opcji jednostki mamy oczywiście możliwość wyboru jednostek odległości na metryczne, czyli kilometry, anglosaskie, czyli mile i jardy, bądź ułamki mil.
Wybieramy w sobie metryczny bądź kilometry, bądź jak to woli. W opcji format godziny zmienimy format na 12 bądź 24-godzinny. W opcji format daty możemy zmienić dzień, miesiąc, rok bądź miesiąc, dzień, rok. Także przechodzimy sobie dalej. W opcji strefa czasowa możemy ustawić czas lokalny automatycznie bądź po prostu ręcznie. W opcji Bluetooth, no to tu klasycznie włączymy bądź wyłączymy Bluetooth. W opcji licznik mamy do wyboru nasze podsumowanie. Oczywiście licznik można wyzerować. Po kliknięciu tutaj w tą ikonkę pojawia się licznik z wszystkich tras, bo poprzednio był z bieżącej podróży i tutaj również możemy to wyzerować. Zobaczcie, o, i w tym momencie jest wszystko wyzerowane. Także przechodzimy dalej. Demo to funkcja demonstracyjna urządzenia używana najczęściej po prostu na wystawach sklepowych. W opcji pomoc wyświetlimy samouczek, którego teraz pominiemy, oraz informację o samym urządzeniu. Tutaj będzie seria urządzenia, nazwa, licencja, no i tak dalej. Zwróćcie uwagę na ciekawą rzecz, czyli że w tym urządzeniu kabelek jest pod kątem 90 stopni. Dzięki temu idzie on bardziej do tyłu urządzenia, przez co nie plącze nam się on po samochodzie. To jest niby taka pierdółka, ale tak naprawdę bardzo ważna. Cóż, także przechodzimy teraz do testu drogowego tego urządzenia. Postaram się Wam wszystko jak najlepiej pokazać. Przekalkulujemy sobie też trasę, jak będzie to przebiegało. Pojedziemy oczywiście tak jak zwykle źle i sprawdzimy, jak nawigacja reaguje na szybką i nieoczekiwaną zmianę trasy. No i moi drodzy, przetestujemy sobie teraz, jak działa system ostrzegający o opuszczeniu, nagłym opuszczeniu pasa rucha, przed pasa ruchu. Zjadę teraz dość mocno na drugi pas i zobaczymy, jak sobie system poradzi z tym zadaniem. Are departing your lane. Please position the vehicle in the center of the lane. You are departing your lane. Please position the vehicle in the center of the lane. No jak widzicie, system bardzo fajnie nas ostrzega o tym, że nagle i niekontrolowanie zmieniliśmy ten pas ruchu. Ustawiłem też tą kalibrację, żeby było to wiarygodne. Jednym może to przeszkadzać, innym natomiast nie. Mi osobiście taka opcja się podoba w tej nawigacji, bo zawsze to jakieś dodatkowe ostrzeżenie. Teraz co do samej mapy, zwróćcie uwagę na to, że w dolnym lewym rogu jest pokazywane aktualne ograniczenie prędkości poza terenem zabudowanym. Co ciekawe, 90 ma zmniejszone krycie, dlatego nie zasłania nam samej mapy. W momencie, kiedy przekroczymy dozwoloną prędkość, ta 90 robi się bardziej wyraźna, przez co jesteśmy ostrzegani o tym, że przekroczyliśmy prędkość. Jest również o tym odpowiedni komunikat głosowy. Drugiego systemu, czyli tego, który ostrzega o tym, że jesteśmy za blisko danego pojazdu, nie będę Wam pokazywał, bo działa on na podobnych zasadach, natomiast przetestowałem, działa dobrze, jeśli zbyt blisko podjedziemy do jakiegoś pojazdu lub mijamy się z jakimś pojazdem zbyt blisko, no to oczywiście ten system nas o tym informuje. Tak samo jak nie będę Wam pokazywał tej 90, która zmienia swój kolor, no bo jest to oczywiste, teraz jest taka prawie niewidoczna, natomiast jeśli przekroczymy dozwoloną prędkość, staje się ona bardzo widoczna, to kółko robi się czerwone, tak więc to jest bardzo proste. Ta ikonka oczywiście pozwala nam przejść do wideorejestratora, do szybkiego nagrywania. Zobaczcie, mamy tutaj możliwość szybkiego nagrywania, podglądnięcia tego, co się aktualnie dzieje, jak również po ponownym kliknięciu możliwość nagrywania. No teraz tego nie zrobimy, bo nie ma karty pamięci. No i teraz, moi drodzy, sprawdzimy sobie, jak nawigacja reaguje na nagłą i nieoczekiwaną zmianę kierunku jazdy. Zawróciłem, nawigacja nie przeliczyła sobie jeszcze trasy, tak więc to zrobimy w tym momencie. Ruszam i czekamy dosłownie chwilę, aż nawigacja sobie przeliczy trasę. Zobaczcie, w tym momencie widać, że nawigacja przeliczyła sobie trasę na nową trasę. Dzieje się dosyć to szybko i płynnie, ale żeby tej nawigacji dać jeszcze do myślenia, no to oczywiście pojedziemy teraz zamiast w prawo, tak jak ona pokazuje, no to w lewo i zobaczymy, czy z tym sobie też poradzi, żeby po prostu pokazać, czy w czasie jazdy ona również sobie szybko przelicza trasę, bo ja się zatrzymałem, natomiast w tym momencie skręcimy sobie oczywiście w lewo i tak też zrobię. Skręciłem w lewo, czekamy chwilę. Bez zmian przez 1,9 km. I już widać, że nastąpiła szybka kalkulacja trasy, tak więc w tej kwestii nawigacja również jest szybka i radzi sobie z tym dobrze. No tak więc cóż, przechodzimy teraz do testów z wideorejestratora. W trybie dziennym obraz jest wyraźny i czysty, a dzięki włączonemu trybowi WDR jest on lepszej jakości. Zróbmy więc teraz na chwilę stop klatkę, aby odczytać tablice rejestracyjne.
trybie nocnym jest również dobrze. Są delikatne szumy, ale praktycznie niewidoczne. Podobnie jak poprzednio, zróbmy stop klatkę filmu i oceńmy, czy da się odczytać tablicę. Miomi View Drive 55LM został również wyposażony w trzyosiowy czujnik zwany G-sensorem. W momencie, kiedy czujnik wyłapie nadmierne przeciążenia, zabezpiecza materiał przed skasowaniem lub ewentualnym nadpisaniem.